Dzień dobry, witam Was. Jola Lewicka, jesteście w moim królestwie w salonie w Duperii. Dzisiaj temat hop, siup, ślub z piękną tutaj Ludwiką. Kochani, chcę Wam powiedzieć wszystko o pończoszkach. Po co są, jak się je zakłada, zdejmuje, jak się przypina i dlaczego mają, co mamy zrobić, żeby nam nie spadły, jak tańczymy z naszym ukochanym wujkiem troszkę upitym na naszym ślubie, okej? Proszę o jedną rzecz. Parę dni przed ślubem poćwiczcie sobie zakładanie pończoszek, żebyście zakładały je w spokoju, nie nerwowo, nie zgarbione, w pozycji kurczaka. Musicie uważać na paznokcie, które zrobicie sobie długie, żeby były Wam pomocne przy zapinaniu. I róbcie to z finezją, róbcie to ze spokojem, miejcie w tym radość. Zobaczcie, jak to spróbujemy zrobić z Ludwiką. Ludwisiu, proszę mi tutaj swoją piękną stópkę. Jak będziecie zakładać, to bądźcie, starajcie się być wyprostowany, niezgarbiony, z takim szacunkiem dla swojego ciała. Zakładacie pończoszkę, koniec pończoszki, w swoim ulubionym miejscu. Albo tu, albo tu, albo tu. Zależy, gdzie Wasze ciało będzie chciało. Nie ma reguły. U Ludwiki wypada to mniej więcej tutaj. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Ta pończocha się już sama przykleja. Chcę, żebyście do ślubu używały pończoch samonośnych. One się już same trzymają. Pas jest tylko dekoracją. Może być, może go nie być. Zobaczcie. A tutaj już to wszystko jest. Dociśnijcie sobie tą pończochę i dobrze, żeby w tym miejscu nie było ciało zbalsamowane, żeby było osuszone suszarką. Przepraszam, ale to są takie techniczne, ważne sprawy. To sprawi, że będziecie tańczyć i będziecie się czuły bezpiecznie. Jak przypinamy pończoszkę? Tu jest taki regulator. Zobaczcie. Nie może być on za długi, za wysoki, żeby nam to nie ciągnęło strasznie. Szukajcie sobie swojego miejsca, gdzie się kończy pończocha. I tu jest to nasze ząbki od pończoszki, od pasa. Łapiemy za brzeg pończoszki, wkładamy w taki dziubeczek i przesuwamy, nakładamy kokardkę. Słuchajcie, czasami to jest tak, że ludzie to zębami odpinają. Czasami można pociągnąć za jeden i to się fajnie pstryk odpina. A czasami trzeba po prostu zrobić tak. Hops, jest odpięte. Zobaczmy jeszcze jak to z tyłu, pokaż nam się Ludwisiu. I znowuż. Spokojnie, nienerwowo rozciągnijcie sobie ten pasek do końca. Pończochy muszą być równo i miejcie świadomość tego, że to jest Wasze kochane ciało. Trzeba to robić wszystko delikatnie, z szacunkiem, z taką celebracją. Opsalala, właśnie tak musicie zrobić, żeby nie było, że wszystkie ciocie na Was patrzą, a Wy tutaj nie ogarniacie tematu zapięcia. Tak jak ja teraz. Nie mogę zapiąć. Nadal. Dobrze, to będzie troszkę dłuższy film. A! Ty się teraz nie ruszaj, bo się zasadepnie. Okej, okay, spójrzcie. Dobra? Może to być równo, może nie, ale generalnie chodzi o to, że to jest tylko dekoracja. Piękna Ludwika w najpiękniejszych pończochach.